mam tutaj, wiesz, pół mil odbiorni. Natomiast ty to tak jakbyś był mocno ostrojony, dlatego tak mówiłem, żeby na FM uciekać. Powiesz, że kurde, że wy staliście gdzieś poniżej, staliście. Tak jest, było ten, 19.80 końcówka. 20 herców to tam nie problem, bo to się zawsze można dostroić. No nie, tylko mówię ci, no bo później się ten, odezwał się Krystian i Krystian musiał spokojnie wrócić do góry później. No ja byłem na Antku, to tutaj tak precyzyjnie się dostroiłem do Wojtka, nie? Także jakbym musiał na Ajkowa przechodzić wtedy. Wystrugał antenę taką tą, magnetyczną. Jak to się, Marek, nazywa ta antena? Delta Lop. Lop Magnetic. I gdzie ta antena jest? On nadaje na jakie pasmo? Wystroił tutaj na to nasze pasmo i nadaje z twojej górki zapasowej z Ostoi. Co z Ostoi nadaje? Stoi nadaje. Break. No to dobra, no wchodzi brek Zagórskiego, no jestem major Szczecin, imię Piotrek, żeby wszyscy poznali. Delta Loop, antena magnetyczna, taka zrobiona w domowych warunkach. Dzięki, że na książąt dobrze się czyta, ładnie, czysto, elegancko, nie ma problemu, także pozdrawiam. Pozdrawiam wzajemnie, ostatnio się tam widzieliśmy na Małych Błoniach. No tutaj troszeczkę córeczka mi przeszkadza, trochę to dopracuję i może to będzie lepiej szło. Pewnie, ty już wróciłeś z Norwegii? Tak, byłem w Norwegii tydzień, już jestem z powrotem w Polsce. Okej. Dobra, słuchajcie, ja powoli będę się tutaj żegnał ze wszystkimi, bo tutaj wzywają mnie. Także do usłyszenia, trzymajcie się, hej. Powiem ci tak, antena ładnie to działa, ładnie słychać, no ale tak samo, ładnie to słychać. Prosimy o zdjęcie na forum jakieś tam. Poklejaj, jak to mniej więcej wygląda, jak to tego. Jakie to wymiary, czy coś. Jasne, spoko, nie ma problemu. Dzisiaj postaram się zrobić jakąś taką fotograficzną dokumentację. Tam już jak wcześniej Przemek Kraju Police podawał, jemu tam podesłałem. Także dzisiaj coś tam wrzucę. Okej, poglądamy, bo ciekawi. No ładnie to słuchać, a jak tam właśnie tego? No ta antena, bo ona ponoć ładnie słucha, z zakłóceniami. Słuchaj, troszeczkę tam liznąłem tych podstaw tej antenki. Jest niby niewrażliwa na zakłócenia elektryczne, bo ona odbiera jakąś składową magnetyczną fali radiowej i niby dlatego to tak ładnie idzie i mówię ci, odpaliłem to u siebie w domu, w mieszkaniu, gdzie jest kupa zakłóceń i ładnie wszystko odbierałem i nawet się stroiła na 1.0, także... Antena jest zamkniętą anteną, dlatego też będziemy jej zbierać. Ale jest też wąskopasmową anteną i też przez to mniej do niej wchodzi. A ja tam niektórzy robią właśnie taki na dole dostrojenie kondensator taki. Przekręcasz sobie lewo, prawo i dostrajasz. No dokładnie, ona wąsko stroi i kierunkowa jest. Tak, tam trzeba kondensator najlepiej próżniowy, taki koło tam 5 do 11-12 pikofarad i ona wtedy tam dosyć szeroko można ją poprzestrajać. A tak to trzy kanały, jak obejmie, to trzeba się cieszyć. Dokładnie, przy moich założeniach ona się stroi 4, maksymalnie 5 kanałów na 1.0, a do 2.0 mam jakieś 11 kanałów. Break. No to można jeszcze gadać tam do 2.0 bezpiecznie całkiem za radia. Proszę, break. No, cześć Piotruś, ty teraz tej swojej antenki nadajesz aktualnie, bo się dopiero włączyłem? Tak, lecę teraz z tego magnesa. Kończy całkiem ładnie, ja stoję na dachu Galaxii, także siódemeczkę mi tu zapalasz, bardzo fajna, czysta modulacja. Ja myślę, że właśnie w twoją stronę tam jestem wycelowany, tak bardziej w centrum Szczecina teraz. Prawda, bardzo ładnie to idzie. No odległość może nie jest zabójcza, ja teraz też wysoko stoję, ale no póki co jest fajnie. Lampowy za to strasznie mi przygasł i ledwo co go odbieram. Kraju. No dalej, Marko. Ty z tego malucha teraz gadasz? Jakiego malucha? Z tego radia, co byś tam ten kabelek sobie za pomocą dostrajał.
6666. A, no dobra, okej, bo ja myślałem, że ty tam coś tam na forum wtedy z tym kabelkiem walczył do mikrofonu, żeby przedłużyć właśnie, to myślałem, że to te małe radyjko jakieś tam, nie? To dlatego tak zapytałem. No dobra, okej. A mówisz o tym, Rafael Venus, a to nie, to dla kolegi robiłem, tak? On z takim jedzi. No ja bym się na takie radyjko raczej nie porywał, nie? Za bardzo mi Anyton smakuje. No nie, no bo myślałem, że tam gabarytowo coś do nowego auta ci nie pasuje. Dobra, zwijamy się powoli, nie? No i jakaś tam zmiana w związku z tym, nie? No okej, dobra, fajnie.